Czy widać w kolejnym odcinku na moim kanale Serious Sama drugiego starcia na mapie Atrium Słonia. Zaczynamy kolejną mapę, zaczynamy kolejny odcinek. Troszkę od ślizgającej się bardzo podłogi. Ktoś ją tutaj musiał nieźle wypolerować. No zerknijmy w sumie może najpierw w stronę lewą. Okej, tu jest bezpiecznie, ale coś nam biegnie już. Nie coś, tylko ktoś. Kamikadze. I oni też oczywiście się również ślizgają, tak jak i ja. Więc może śmiesznie to wyglądać, jak oni do nas będą biec. Chociaż... tak, no, faktycznie. Ślizgają się. Ten nawet przebiec nie może za bardzo. Musimy do niego dobiec sami. O kurde. Nieźle. Zobaczcie, jakby slow motion bieg. Śmiesznie to wygląda. Okej. Czułość. Kurde, nie mogę dopasować sobie czułości. Coś jakoś tak... mam albo za dużą, albo za małą, jak sobie przełączam na myszce. Dobra, może kwestia przyzwyczajenia. Coś tutaj za drzwiami na nas czeka. Było słychać. Dobra, wyjdźmy już z tej podłogi, bo kurde, no tak to denerwuje. Jeszcze się odbiłem. Dobra. No i lecimy po kolei dalej. Miejmy nadzieję, że już tej podłogi tak nie będzie częściej. Tylko tak jednorazowo. Takie to uciążliwe na dłuższą metę by to było. Dobra, na razie tak, na spokojnie. Ja troszkę sobie jeszcze grę przyciszę. Bo za głośno mam, jak strzelam. Okej. Możemy tam iść, możemy również tutaj pójść. Okej. O, tutaj już na nas czeka kościak. Pilnował amunicji. Czy po drugiej stronie będzie to samo? Nie. O, proszę. No i kolejny sekret, który odkrywam po raz pierwszy. Zajebiście. Życie będzie 200. Kurde, zadowolony jestem, naprawdę. To jest spoko. Okej, nic mi się nie stało. Myślałem, że coś tam mi życie zabierze. To jest spoko, że... też o tym wspominałem, że jak będę po prostu grał i sobie no przy okazji odkrywał jeszcze nowsze sekrety, więc naprawdę to jest bardzo fajne, bardzo fajna sprawa. To wygląda jakby to miało... no właśnie. Nie byłem do końca pewny, ale tak się stało. Niby tylko jeden nam wybiegł. Dobra, jednak drugi. Ale coś tam nas... okej, tutaj też jest trzeci. Obili. Coś tam im się udało, ale i tak jesteśmy na dużym plusie, także na spokojnie. Tylko powiem wam tak, troszkę mam mało amunicji do samej snajperki. O kurde, dwóch. Do miotacza ognia to już w ogóle nawet na palmu nie mam. I ogólnie tak słabo jakoś. Musieliśmy się nieźle wystrzelać ostatnio. I tak było. Ale powoli, no myślę, że nam tutaj dadzą. Kurde, chciałem bardziej drwala trafić, ale... no nic. No dobra, no już nie mamy niestety w ogóle amunicji do snajpy. Jakiś tam napalm przyszedł. Chyba specjalnie nam go dali teraz tutaj. Do tej sytuacji. Nawet twórcy wiedzą, że napalm dobrze działa na żabki. Prosta sprawa. Dobra, idziemy dalej. Jakiś pancerz, coś? Nie, tu nic nie ma. A kurde, chciałem snajperkę. Co? Ale to było głupie z mojej strony. Zamiast się bardziej wychylić, też w ścianę przypierdzieli. No ale miałem wrażenie, że trafię. No nic. No i wychodzimy w takim razie na zewnątrz. Kurde, jakie te klimaty są fajne. Naprawdę. Możemy analizowanie. W ogóle mamy tutaj z poprzednich map, jeszcze sobie przeklikam po prostu. Bo wiecie... dużo jest czytania. Plac Słonia. Nie widzę wieży. To miasto jest znacznie większe niż przypuszczałem. Zwiedzanie nam może zająć trochę czasu. Widzę natomiast broń, która czeka na ciebie w budynku po lewej stronie oraz gorącą kąpiel w budynku po prawej. Twój wybór sam. No to co? Gorąca kąpiel po prawej stronie czy broń po lewej stronie? Oczywiście wybieram to i to. Nikt mi raczej nie zabroni, żeby tylko jedną rzecz wybrać, ale Gdzie jest zielony? Właśnie, tam jest zielony. Okej. Okay. O, jeszcze golem jaki tutaj wielki nam się zrespił, kurde. Tego się tutaj za bardzo tak nie spodziewałem. Ile kamikadze leci? No nieźle. Widzę, że no fajnie, otwarty teren. Jeszcze się prosto nadziałem na tą kulę. Fajnie właśnie, no otwarty teren, ale no co? Dużo wrogów od razu, nie? Możemy trochę rakiet na niego w sumie puścić. Okej. Okay. Tutaj troszkę nam ci pomogli. No nie wiem, nie pamiętam jak oni się nazywali. Czekajcie, kurde, przeciwnicy. Nie Zorg. Muszę to przewinąć jeszcze chyba. Gdzie to jest? A, Zumbul z planety Razatnik. No. Zumbul. Na pewno zapamiętam. Żeby tak na niego mówić. Ten co ma te podwójne rakiety. Chyba łatwiej po prostu. No dobra. Idziemy w takim razie dalej. Jak na razie tak jest dość bezpiecznie. Nie jest źle. Trochę pocisków snajperskich. I... o! Małego nam tutaj chyba pokazał. Tak. Tylko to w ogóle... dobra. Mniejsza. Tutaj była ta niby gorąca kąpiel, nie? Okej, możemy sobie wspomóc tutaj też snajperką. Ale chciałem z celownikiem. Dobra, czekajcie, bo jakieś kolejne powiadomienie z YouTube'a mi przychodzi. Komentarze jakieś tam na telefonie. Na YouTube Studio przychodzą. O, taki pancerz. Jeszcze go nie widzieliśmy, można powiedzieć. Co to nas popchnie, czy coś? Może, dobra, zmieńmy na coś takiego porządniejszego. Na blisko. On chyba, nie wiem, 10 da? 5? A, w sumie mamy setkę, okej. Czyli to nic. Widzimy te gorące źródła, można tak to w sumie nazwać. Gorący basen bardziej. Spójrz sam, jaka starożytna gorąca kąpiel. Ciekawe, czy wytwarza takie bąbelki. Bąbelki, o czym ja myślę, trzeba wziąć się w garść. Zasada była prosta, im większy grzech, tym cieplejsza woda. Chyba powinniśmy popływać, co? Ciekawe. Sparzy nas? Jestem oczyszczony, elegancko. Ale samo to wskoczenie do tego basenu blokuje nam jakby drzwi, no bo musieliśmy zostać najpierw oczyszczeni, żeby do tamtego miejsca sobie normalnie wejść, na legalu powiedzmy. Więc teraz wystarczy, że sobie jeszcze tamtą drugą stronę sprawdzimy, bo tam jakaś broń na nas czeka, nie wiem jeszcze do końca jaka, miejmy nadzieję, że zielony karabin kosmiczny. Czeka coś tu na mnie na 100%. No właśnie. Ale słyszę chyba jeszcze kościaka. Dokładnie. To nie jednego. Trzeba najpierw też trafić. Dobra. Okej. O właśnie. Popycha. Tylko na powrocie. Okej. Nie ma jak na razie żadnego problemu, myślę. Prawie w ogóle, ale... czy wyjście stąd właśnie nam chciałem się zapytać. Porespiło kogoś jeszcze. O, zobaczcie. Sekret. Tam jest kolejny, już go sobie niszczymy. Dostałem, a to od niego? Czy jeszcze jakiś jest zielony? Ja chyba od niego, tylko tak po prostu dziwnie leciało. Co my tu mamy? Pancerz. No dobra. Okej, trafił mnie niby. Nie strzelaj już. Dobra, nie było tak źle. Dlaczego się nie spodziewałem tego? Kurde, mogłem się naprawdę spodziewać, bo często... aha, jest jeszcze zielony. Bo często oni tak robią. Nawet ostatnio identyczny praktycznie było w tym... takim miejscu podobnym. Takim... murze. Wziąłem pancerz. Ile ich jest tutaj? Wziąłem pancerz i nam czerwonego zrespiło. O, tam jest jeszcze czerwony. Nie, czego nie widziałem? O, jeszcze byka słychać. O, zajebiście. I nie trafiłem w niego, tylko... O kurde. Trochę nie tak. Nie wiem, w kogo strzelać. Ale trzech czerwonych mi tutaj zrespiło. Zrespili. Dobra, tamtego dobijamy. Tych możemy w sumie... Ale oni są naprawdę strasznie wysocy. Nie? Kurde, nieźle. Dobra, dobijamy go, bo jak mi przypierdzieli z takiego bliska, to... Nie będzie kolorowo. No troszkę nas tam jednak pobijali, nie? Słonika można go zniszczyć. Nic nie ma, żadnego w sobie sekretu? Niestety nie. Szkoda. No dobra. Tu jeszcze niby na nas ta broń czeka. Tomigan, aha. Ale nie mamy jeszcze... Faktycznie nie mamy Tomigana jeszcze. Okej. Zatańczysz jak ci zagra. Dokładnie, ale naboju zostawimy, chociaż dobra, jest do nas do snajpy też dużo. Okej. No wychodzimy, wychodzimy, ale... No właśnie. Czyli spoko. To, że troszkę... W sumie dużo tych nabojów tam zostawiliśmy, to i tak zaraz po nie pójdziemy. I tak ich troszkę tutaj zaraz zużyjemy. Więc możemy... W ogóle też się jeszcze rozejrzeć tutaj na przykład. O, to w ogóle też szybko leci strasznie, naprawdę. Nie wiem. Z 5 wystarczy. Leci, leci, leci. Dobra, udało się. 5 albo 6 chyba poszło. I w bardzo podobnym miejscu ostatnio był sekrecik, tutaj w takim murze podobnym, można powiedzieć. I no właśnie też mi ten czerwony wyskoczył, więc... Jaki w ogóle slalom robił, nieźle. Więc no, tak to wyglądało, więc trzeba... No pamiętać o tym, że no mogą nam różni wyskakiwać. Tam jest pancerz, ale i tak go nie weźmiemy, bo mamy setkę. No dobra, idziemy dalej. Przy wyjściu, no wejściu w sumie, też nam... Okej, tylko teraz z tej strony też nam właśnie tak lubią zostawiać przeciwników. Dobra, nie trafiłem trzecim, ale... Czy nie zdążyłem strzelić? Okej. O, jeszcze rakieta leciała, dobra. Jest spoko. No i co, jest znowu lewo, prawo? Nie, w sumie jest jedno przejście. Dobra, dwa. Ale tam jest takie pewnie główne. A tutaj... W lewo i tak musimy skręcić po coś pewnie, nie? Więc... No dobra, idziemy. Coś się pojawiło. Aha. Z góry nam ich tutaj puszczają. No nieźle, no to ciekawostka. Tak wysoko skaczą. Ale trzech tylko. Tylko się zastanawiałem właśnie, skąd oni lecą. I co to nam w ogóle zrespiło. Przez chwilę. Dobra, znowu. O, zobaczcie, leci. Dobra, spoko. Ile pancerza? Dobra, możemy go w sumie wziąć. Bo i tak mamy ponad setkę, więc... Okej. O, idealnie, po dwóch stronach. Na raz. Co my tutaj mamy? Minigana widzę w ogóle. Tam po środku. Okej, jest słonik do zebrania. Ej, tu w sumie... Kawałek drogi mamy, jeszcze dźwignia. Kawałek drogi mamy w sumie do przejścia. Okej, no pancerz i tak go nie weźmiemy. Kawałek drogi plus oczywiście no przeciwnicy, którzy nas czekają, nie? Więc... Tajna roślina została... Nie. Nie i koniec. Nie, za dużo. Za dużo. No musiałem czytać. Kurde, no... Połowy mi zabrał chyba tego, co miałem. Za dużo. Znowu się nie spodziewałem tego, że mogą nam tutaj coś pojawić. Zrespić. Ale tak, dobra, jeżeli... Tak to działa. A ciekawe... Dobra, źle zrobiłem znowu. Dobra, ale już nie wczytujmy. No trochę mniej nas zabił. Okej, dobra, jednak nas zabił tak jak przedtem pewnie. Ciekawe też jest to, czy jeżeli byśmy te drzewo zniszczyli, to ta roślina by się... to ten czerwony by się zrespił, nie? Ciekawe w sumie. A, to 5 daje. Okej, pancerze, myślałem, że... 10, ale to i tak spoko. Miałem wrażenie, że gdzieś tutaj apteczkę widziałem, ale no dobra. Co do nas... Aha. Tutaj go ukryli. No. Oczywiście z tej strony, na której nie mam słuchawki, mi wyskoczyli. Tam jest ten zielony. Dobra, ale tego słyszę gdzieś tutaj. W ogóle życia mi strasznie naprawdę zabrali, no. A ten skąd? Z góry gdzieś? Tu jesteś. Był taki obity? A nie, on na raz i tak padał przecież, nie? Ze snajperki. Dobra, no fajnie, fajnie. Tu mamy też jakieś pomieszczenie. Naboje są, okej. Tylko jak już też parę razy wspominałem. Albo są naboje. Zazwyczaj. Albo... życie i pancerz. Okej, czyli żeby tam przejść, musimy najpierw iść tutaj. Widocznie, no tak. No jest pancerz. Słychać zielonego. I to nie jednego. Bo drugiego też widać. Dobra, chyba dostał. I tu jest już ten słonik? Tak szybko? Więcej czasu jednak schodzi na to, żeby... no z tymi... wiadomo... przeciwnikami się rozprawić, nie? Dobra. Szybko, ten zielony jeszcze do mnie strzela. Kolejna harpia. Gdzie on był, ten zielony? Tam za drzewem, ale go kurde ukryli. Okej. Aha, czyli ja go tak nie zabiłem jeszcze. Przedtem, spoko. Mamy no ten pancerz, tu mamy tego słonika, oczywiście no trzeba najpierw tutaj wejść, rozumiem. Tam coś będzie, jakieś leczenie, jakiś pancerz, więc no może... będzie spoko. Tam jest dźwignia. Czyli dźwignia powinna nam te kraty usunąć. Prawdopodobnie. Chociaż tak naprawdę moglibyśmy niby stąd skoczyć chyba. A nie, tajny ogród. Okej, tylko gdzie jest ten tajny ogród? Co jest tajnym ogrodem? Nie wiem jeszcze, może gdzieś tam za ścianą czy coś. No właśnie, możemy jednak tu skoczyć, okej. Ej, czy oszukałem system? Nie, raczej nie. Raczej tak powinno to wyglądać chyba. Coś mi się wydaje. Złoty słoń, no bo by nie pozwoliliby tak na pewno, nie? Na to, żeby tak po prostu sobie wskoczyć. No dobra. I tutaj na powrocie sobie oczywiście zabieramy nasze rzeczy. Coś za cicho jest. No właśnie, z prawej strony, że tam nas... A, tutaj też! Jak to jest, że oni tutaj... Okej, no... Już się pojawili, okej, spoko. Bo wiecie, biegłem stamtąd i jeszcze nie dostałem żadnych pleców, tylko dopiero jak już wychodziłem, to praktycznie oni zaczęli biec stamtąd. Dobra, snajperka. Bo musimy tego zlikwidować. O, zielony. Przecież nawet nie ma mnie na... Okej, ma jednak mnie na celowniku. Ale nie trafiłem tego, co to było w ogóle. Okej, wybuchło samo. Jak to w ogóle nie trafiło we mnie tutaj w tym pomieszczeniu, no to nie wiem, ale... Dobra. Rozglądajmy się za pancerzem i za życiem. Przez te drzewa... Kurde, nie widać... Gdzie są ci zieloni? Chociaż teraz żadnego nie mam. Chodzi o tych większych, nie? Ale naprawdę one przeszkadzają też, że no. Ciągle słychać tego skorpiona jednego. No już, tu jesteś. Ale minigarem to schodzi szybko. Robi robotę, no. Nie można powiedzieć złego słowa o nim. Poza tym oczywiście, że dużo amunicji szybko schodzi, ale no robi robotę. I teraz tak, do gdzie ja mam iść w końcu? Lewo, prawo, prosto? Jakieś są pomieszczenia. Dobra, to jest zamknięte. Tam jest zamknięte i co? Tutaj to jest takie główne wejście, nie? Gdzie on jest? Ale się wtopił w to. Dobra, no to możemy niby przejść, ale poczekajcie, jeżeli... Jak to jest, że lewo, prawo jest zablokowane? Aha, tu nie jest zablokowane. Po tamtej stronie było. Czyli jakby można było to niby ominąć. Ale dobrze, że się wróciłem. To jest ten tajny ogród. Chyba. Telefon dzwoni. Halo? Kto to do diabła? To ja sam. Jaki sam? Serious Sam! Ta, jasne. Hej, łapie! Jam jest sam! Tak. Ten sam chyba telefon już mieliśmy prawdopodobnie. Ale jeżeli tu weszliśmy, no to oczywiście korzystamy z tego. I tak, to jest ten faktycznie sekretny ogród? Czy nie? Już w końcu nie wiem, bo to niby było przejście po prostu do tego. Ładnie zrobione. No nie wiem. Może i tak w sumie. Że wiecie, jednak jeżeli byśmy tą dźwignią nie ruszyli, to może po prostu te drzwi były jakby ciągle zablokowane, nie? Albo... W sumie tak, byłby pewnie może ciągle zablokowane, tak myślę. Jeżeli to jest ten jakby sekretny ogród. I pewnie tak to działa. Dobra, coś jeszcze tu znajdziemy? O, no to lubię. Amunicja. Ogólnie ukryte przedmioty, elegancko. Na plecach coś nam pewnie zrespili, nie? O dziwo, nie? Niemożliwe. Ale teraz zastanawiające jest to, czy drugie miejsce... Ta druga strona też jest w jakiś sposób zablokowana, w sensie jakąś taką dźwignią? Dziwne. Mogłoby tak być w sumie. Nie wiem skąd to do mnie strzela. Tylko, że po drugiej stronie, to znaczy tam nie widziałem żadnego przełącznika do tego. Może jeszcze na coś trafimy. Po tamtej stronie może bardziej. Okej. Możemy niby... Jak to jest? Możemy niby spaść? Tak. Dobra, zapisałem. Możemy niby na dole, ale czy wrócimy po prostu sobie tak... Jeszcze na górną tą część? Wolałbym jednak sobie tam wrócić. I pójść tam, wiecie. O nie! Ale dostałem. Czekajcie, muszę to wczytać, bo nie jestem pewien do końca, czy będę mógł tutaj iść jeszcze. Jak to jest z tymi przejściami? A nie, to się łączy chyba ze sobą. Patrzę te labirynty, te skręty. To się chyba tak łączy ze sobą. Tylko jakoś, no... Musiało mi... Musiałem się źle zorientować w tym terenie, w tym budynku. No nic. I stamtąd właśnie wychodziliśmy, jakoś tak to działało. Ok, czyli jeżeli jesteśmy tutaj, to coś na mnie czeka. O, właśnie już w sumie od razu wyskakuję. O, przy ścianie też. O kurde, plecy nawet. Nieładnie. Gnary gnarem, ale wiecie. Plecy, no nieładnie. Okej, i co tu ma? No właśnie, trzeba uważać. Takie rzeczy już. O, tu przy ścianie też był Tommy Gun kolejny. Fajnie, ale... No i co? A, i tu jakby wychodziliśmy, tak. Tu wychodziliśmy, no i niby można, wiecie, sobie... przeskoczyć. Też patrzę tak właśnie, czy jakiś sekret by tu nie był schowany. Ale kurde, pechowo. Za szybko chciałem to zrobić. Dobra, jednak znowu źle. Okej, teraz skoczymy. Poczekajmy, aż się trochę przekręci. Już, trochę tak na limicie, ale się udało. I no co, no wychodzimy stąd, nie? Nie, nie wychodzimy stąd jednak jeszcze. Coś zostawiłem. Chyba? Czekajcie. A, tu są drzwi. To znaczy, jest przejście. No i w sumie drzwi. Najpierw tutaj. Analizowanie znowu. Podejście do dziedzińców. Okej. Tu się schowali. To taki ładny kryształ, czy co to jest? Tak się ładnie świeci. No i znowu. O, jeszcze dostałem od tego, zajebiście. Znowu drzewo mi zakryło go. Pechowo strasznie. O, tu jeszcze są plecy. Musimy się cofnąć na chwilę po pancerz. Tam był. Może troszkę się wyrzutnią połapmy. Ale dobra, już na blisko są, to nie ma co. Bierzemy pancerz. Uciekamy. No i co, lewo, prawo? Jest jakaś różnica? Tu jest, powiedzmy, przejście. Tutaj co? Stamtąd pewnie byśmy doszli. Tutaj kolejne wejście. Kurde, mi się tu już powoli zaczyna to wszystko mylić. Bo za dużo tych przejść. Tak, i tutaj sobie idziemy normalnie, ale... O właśnie, dobrze, że tu wróciłem. Tajny skład amunicji. Teraz pytanie. Gdzie? Czy może... Ta dźwignia, no tych to raczej głównych drzwi, no to nie, ale tutaj może te drzwi otwierają, co nie? Otwiera ta dźwignia w sensie. Można to nazwać składem amunicji? Bardzo możliwe w sumie. No, tylko że od razu nam już tutaj na spokoju nie chcą dać i muszą jakiegoś tam przeciwnika nam zostawić na wyjściu. Kurde, noż prawie uniknąłem. Tam jest jeszcze kolejny, no nie. Jeszcze nie trafiłem. Dobra, czyli tak, wszystko będzie jasne. To pomieszczenie mamy jakby. Teraz idziemy do tego. I wszystko git. Zastanawiam jeszcze tamten budynek jeden. Bo do któregoś, nie, bo do tamtego nie mogę wejść. O, minigun znowu. Podwójny. Przedtem Tommy Gun znowu dwa razy, ale... A teraz Tommy Gun, teraz minigun to znaczy, więc... Dużo. Okej. A, no ta. Typowa zagrywka. Nie wiem, będę mógł po prostu tak... Nie. Nie, ktoś nie trafia. No, no właśnie. Miotacz chciałem. Jedno wejście jest? Ta, jedno. Myślałem, że przez chwilę z dwóch stron będą mogły już biegać. Mogli. Zablokował. No, 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 dawajcie, dawajcie. Mam miotacz ognia. Tak, biegną z jednej strony. Jeszcze mnie ukąsił. To spoko. Okej. Czyli... Stąd przyszliśmy? Nie. Sekunda, tam jest koniec chyba? Tak, ale... O, kurde, bym ominął to. Rakiety wziąłem? Ale bym ominął takie pomieszczenie ładne. Dobra, czyli tu jest koniec, czyli spoko, ale jeszcze... Czy wszystko tutaj stąd zabrałem? No i na naboje, ale no to wiadomo, braliśmy. Stąd przyszliśmy. Tu byliśmy chyba, ta, dobra. Czyli wychodzi na to, że to wszystko. Tylko, że muszę teraz wrócić się. Niestety. Tak, bo to do środka musimy do tych krat wejść, powiedzmy, i tam mamy przejście. Ej, jego tu nie było. Dlaczego on się teraz zespił? No dobra. Mamy to. No to kończymy w takim razie. Nawet jakaś szybka w sumie ta mapa była, nie? Tak mi się wydaje. Ile to trwało? Z 20 minut? Prawie 30 w sumie niby. No dobra. Atrium Słonia za nami. Sekretów mamy 6 na 12. Połowa, no dobra. Może być jakoś w sumie. Nie tak źle, ale też nie tak dobrze. Dziedzińce Gilgamesza. Kolejna mapa, także trzymajcie się do kolejnego. Cześć.